tym tygodniu w programie Wstęp Wolny z kulturą trzech wyjątkowych, wybitnych dramaturgów z Czech, Austrii i Izraela. Trzy prapremiery na deskach polskich teatrów, a poza tym spotkanie z piosenkami trochę zapomnianego barda Włodzimierza Wysockiego. Zapraszam. Dziś w programie jakiś i pupcze Hanocha Lewina. Świat nie jest salonem piękności, jak mówi Hanoch Lewin, tylko jesteśmy z ułomnościami. Międzynarodowy Festiwal Filmów o Wysockim. To jest mój poeta, mój na całe życie. Cyrk i klaun, walka o władzę. Tutaj cyrk jest jedynym pretekstem tak naprawdę, jest światem metaforycznym. Po sezonie słodko-gorzka komedia o życiu w podupadłym hotelu. Gości nie ma, jest jeden gość. Brzydkie miasteczko, brzydcy ludzie, brzydki świat. To realia gorzkiej komedii Hanocha Lewina Jakiś i pupcze. Kolejna spośród kilkunastu, które zostały wystawione w Polsce, choć w dorobku izraelskiego dramaturga jest ich ponad 30. Wszystko jeszcze przed nami. Oto kolejna prapremiera, tym razem wystawiona w teatrze w Kaliszu. Chętnie podkreślamy fakt, że Hanoch Lewin dorastał w społeczności polskich Żydów, chociaż zapewne nie jest to powód popularności izraelskiego dramaturga w Polsce. Sceniczne adaptacje Kruma, Pakujemy manatki, Sprzedawców gumek i innych sztuk uczyniło z Lewina jednego z najchętniej wystawianych współczesnych autorów. Chociaż świat przedstawiał w karykaturalnej formie, gorycz refleksji łagodził humorem. Ten świat to totalne szaleństwo. Cóż za wybór. Cóż za śmieci. Świat nie jest salonem piękności, jak mówi Hanoch Lewin, tylko jesteśmy z ułomnościami. I o tym jest ten spektakl. O naturze ludzkiej, o ułomności natury ludzkiej. O tym, że chcemy żyć, kochać, cieszyć się życiem, a jesteśmy niestety felerni, wadliwi. I to jest śmieszne z jednej strony, a z drugiej strony jest tragiczne. Czy ona jest ładna? Czy to ta przypadkiem, która miała interesik z byłym pomocnikiem zarządcy okręgu? Interesik? Ale drodzy państwo, ona zaraziła tutaj połowę okręgu! Jego bohaterowie cierpią na chroniczną samotność. W osiągnięciu bliskości na pewno nie pomagają fizyczne rozkosze, jakich pragną bohaterowie. Lewin drwi z ich popędów, wieku, mankamentów fizycznych, zarzuca im impotencję. W dodatku wypukla to dosadnością języka. Jakiś huszpisz i pupcze, chrupcze to dwoje brzydkich młodych ludzi. Ich brzydota sprawia, że nie mogą się kochać. Żeby kończyć i odchodzić. No. Dla mnie ta sztuka w ogóle dotyka istotę piękna i brzydoty. Czym jest piękno i czym jest brzydota. Jakiś jest brzydki, dlatego że jemu wszyscy powiedzieli, że on jest brzydki. Jemu wszyscy wmawiali przez całe życie, że jest brzydki. I on bardzo głęboko najprawdopodobniej uwierzył w swoją brzydotę i czuje się brzydki. Jednocześnie nie cierpi brzydoty, bo kiedy ma się zbliżyć i poznaje tą swoją przyszłą partnerkę, to on po prostu nie może z nią być, dlatego że ona jest po prostu brzydka. On nie jest tu po to, żeby macać, tylko oglądać. Ona jest dobra, szlachetna, tylko po prostu tak wygląda, no to wszystko. Ona w środku ma wspaniałe serce, dobrą, ciepłą kobietą jest, no tylko Bóg ją obdarował po prostu taką twarzą, a nie inną. No. W dramatach Lewina obecne są piosenki. Do kieleckiego przedstawienia muzykę skomponował ceniony kompozytor teatralny i filmowy Zygmunt Konieczny. Podkreślałem groteskę przez taką pewną rytmizację, wprowadzenie takiej bardzo rytmicznej muzyki, która ta muzyka określa zachowanie aktorów i też całą scenę, a te śpiewy poważne to podkreślają jakby całą ideę założenia, że to jest smutna komedia, więc jednak smutna komedia kończy się bardzo smutno, aczkolwiek jest śmiechu będzie tyle, gwarantuję pani, że nawet za dużo może, takie erotyczne różne skojarzenia to są jednak wynikają, będą śmieszne, a poza tym jakby poważne. Napisał taką piosenkę, którą tak naprawdę nie wiem, czy da się zaśpiewać, dlatego że w trakcie piosenki mamy zmianę tonacji, zmianę metrum. I to tak jak mówiłam, to jest tak jakby aktor musiał powiedzieć monolog, który się zmienia w trakcie i raz mówi 14-zgłoskowcem, raz 12-zgłoskowcem, raz białym wierszem, po czym musi wrócić na przykład znowu do 14-zgłoskowca. Bardzo trudne zadanie. Wcale nie wiem, czy sobie z nim poradzę. Nie przesadzaj!
Bohaterowie Lewina tęsknią za lepszym światem i nieustannie pragną coś zmienić w swoim życiu. Walczą ze śmiercią, przemijaniem, stagnacją i cierpieniem. Mimo to ostatecznie bezwolnie poddają się losowi. Dobrze, 2000 i koniec. Ona jest również sierotą. Dajcie 18 złoszczyn i skończmy z tym. Świat jest beznadziejny, ale mimo to trzeba żyć, trzeba kochać, trzeba się cieszyć życiem. I chociaż, jak mówi bohater, z każdą minutą starzeje się coraz bardziej. I mamy poczucie upływu czasu, przemijania, rozpaczy, a mimo to trzeba żyć. Właśnie tu jest, to jest siła Lewina. To już koniec. Czy tej gorzkiej prawdy obawiamy się i dlaczego? Jakiś i Pupcze było do tej pory wystawiane na świecie tylko dwa razy. Kielecki spektakl będzie trzecią premierą, pierwszą w Polsce i zapewne nie ostatnią. Na jego chrapliwy głos trudno było pozostać obojętnym. Wzbudzał skrajne emocje, od miłości po niechęć. Poeta, aktor, bard w Polsce, Rosji i wielu krajach całego świata stał się postacią kultową. W Koszalinie odbył się festiwal zatytułowany Pasja według świętego Włodzimierza. Podczas festiwalu zaprezentowano filmy dokumentalne o Włodzimierzu Wysockim. Śpiewano także jego piosenki. Na śniegu kuwerkające wolki, превратившись w żywą mieszeń. Idiot ochota na wolków, idiot ochota na sierych chiśników. Postać Wysockiego jako łącznik między pokoleniami i kulturami. Ludzie z 13 krajów, m.in. Armenii, Australii, Izraela, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, spotkali się w Polsce, by porozmawiać o pieśniarzu i poecie. Na poważnie, a nawet z wielkimi emocjami. Wysocki to moje pokolenie. Każdy, kto żył w sowieckiej Rosji, wie, że był on niezwykle ważny. Pomagał ludziom zrozumieć ich uczucia w tym okropnym reżimie, w dyktaturze. Ja nazywam go świetnym psychologiem tamtego pokolenia. Ja także piszę wiersze i czuję, jakby był on moją drugą połową, bratem bliźniakiem. On myśli dokładnie tak samo jak ja, szaleję za nim, mimo że go już nie ma. Jestem właściwie zła, że nie żyje. Do konkursu głównego zakwalifikowało się 17 filmów z 10 państw. Wszystkie pokazy i imprezy towarzyszące, w tym spotkania z reżyserami, dyskusje, a także koncerty miały mało komercyjny, a raczej dawny, poetycki charakter. Całe moje dzieciństwo gdzieś tam słyszałam to, co mówił, chociaż właściwie nigdy tak do końca nie wiedziałam, kim jest. Nie znałam całej jego biografii. Wtedy to był po prostu idol. Wszyscy o nim mówili. No i po latach stwierdziłam, że w jakiś sposób pozostał we mnie. Pojechałam do Moskwy odwiedzić przyjaciela. Miał niezwykłą kolekcję książek i płyt Wysockiego. Pokazał mi wiersz Ariadna. Pomyślałam, tak, to musi być znak. Ja też mam tak na imię. Świetnym pomysłem było napisanie muzyki do jego tekstów. Każde dziecko, które tam się rodziło i wychowywane było, no, Wysockiego zna, lubi i kocha nawet. Zależy, w których rodzinach ile go się puszczało, jak tam. W mojej rodzinie akurat były czarne, duże płyty, pod które próbowałam skakać na łóżkach, więc jest to moje dzieciństwo. Ciekawostką było prywatne Muzeum Włodzimierza Wysockiego prowadzone przez badaczkę i miłośniczkę jego twórczości, dr Marlenę Zimną, która jednocześnie była organizatorem imprezy. Wysocki poeta, Wysocki wybitny aktor dramatyczny, bo przecież takie role jak choćby Hamlet, czy Łopachin, czy Yang Sun w Dobrym Człowieku z Szechuanu, czy Svidrigajłow w Zbrodnika, że to wielkie kreacje sceniczne. Większość wielbicieli twórczości Wysockiego dojrzewało do czy też czasami nie dojrzewało, a niekiedy była to eksplozja, dosłownie moment poznawania jego utworów, i ta fascynacja wybuchała pod wpływem jednak słowa śpiewanego. To były oczywiście kasety magnetofonowe, przemycane z Rosji do różnych krajów, także do Polski. To były później płyty długogrające, te czarne winylowe, charakterystyczne krążki. W moim przypadku słowo drukowane w klasycznym periodyku literackim Literatura na świecie, klasyczny wybór wierszy, 22 utwory Włodzimierza Wysockiego w przekładach na język polski, nawet bez paralelnego tekstu rosyjskiego. Eksponatów przybywa w zastraszającym tempie. No a z drugiej strony też to stanowi o takim wyjątkowym
wyjątkowym charakterze tego miejsca. I ja też często podkreślam, że dla mnie Wysocki jest jednak przede wszystkim poetą. Chociaż to człowiek, który uprawiał tak wiele gatunków sztuki i w każdej z nich osiągnął wielkie sukcesy, bo przecież to jednak również muzyka w końcu. Także komponował, także akompaniował sobie na gitarze. Мы волчата сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков идет охота на серых хищников, матерых ищенков. Увага, увага! Страшимы! И один, и один, и два! Teraz kolejna już prapremiera, tym razem Olsztyn i klaun Pawła Kochuta, czeskiego dramaturga i dysydenta, który postanowił opowiedzieć o władzy, polityce, społeczeństwie poprzez opowieść o cyrku, w którym klaun postanowił wygryźć dyrektora. Oto! Panie dyrektor! Już zrobiony! Co się tu dzieje? Już gotowy! Co to jest? August, August, Augustowicz, klaunik! To nonsens! Skąd się wziął tutaj ten pajac? To mój synuś! To mój sukces! Ja go wysiedziałem! A ja wybubałem! Jak mi to udowodnisz? O tak, Augustik! Panie dyrektor, panie dyrektor! Czy można powiedzieć na pana dyrektora klaun? Nie, tego nie wolno. To jest idealna sztuka teatralna. Dlatego, że tutaj cyrk jest jedynym pretekstem tak naprawdę, jest światem metaforycznym. Jest naprawdę kolorowo, zmierzchne, wróżające, jest pięknie. Natomiast to jest też sztuka o manipulacji, o hipokryzji władzy tak naprawdę. O tym, że największym grzechem, o który szara jednostka, jacy my jesteśmy, może popełniać, to jest marzyć, czy mieć fantazję. Wtedy, kiedy zaczynamy marzyć, władza się uaktywnia, po to, żeby to przygasić. To jest nasz największy grzech niestety, który jest niewybaczalny przez tę władzę. Tak, to jest taka gdybym miał to nazwać, no, Kochut nazwał to sztuką cyrkową, natomiast możemy powiedzieć, że to jest taka tragikomedia. Musiałbyś najpierw wypełnić trzeci warunek. No to szybko, jestem już tym strasznie przycierpany. Ale na razie nie musisz go wypełniać, możesz poczekać. A dlaczego? Nie możesz być panem dyrektorem, dopóki żyje pan Bąbol. To przedstawienie jeszcze kilka lat temu, czyli przed perestrojką, byłoby bardziej polityczne. I myślę, że ono było napisane jako aluzja, którą trzeba było przemycić w czasie cenzury. W dzisiejszych czasach to przedstawienie oprócz warstwy politycznej, wydaje mi się, ma również taką warstwę czysto egzystencjalną. Ja osobiście widzę w tym przedstawieniu bardzo dużo elementów takich humanistycznych, które mówią o takim uniwersalnym bycie i klaun dla mnie osobiście urasta do roli takiego Everymana, który jest w rękach Bogo Szatana. Ja tak troszeczkę swoją postać nazywam. To jest taki demiurg, który stwarza ten cyrk i w tym cyrku cały czas steruje wszystkim. I klaun jest taką osobą, którą on cały czas manipuluje. Panie dyrektor, on nie chce! Nie chce, ale mógłbym! A dlaczego mógłby pan móc? Żebyś ty nie mógł! No, trudno, August, musisz czekać. A panie Bumbul, Bumbul, jak długo będzie pan jeszcze żywotny? Aż będziesz myślał, że tego nie dożyjesz! August jest, jakby to powiedzieć, człowiekiem szczerym, prostym, uczciwym. U niego to, co w sercu, to na twarzy. Jest łatwowierny, no, naiwny, ale dobry w tym wszystkim. Stawiane są przed nim różne wyzwania, że ma najpierw zdobyć wizytówkę, żonę, synusia, teścia i on to wszystko robi. Robi krok po kroku, kiedy się zbliża do tego marzenia, do tych swoich białych lipicanów, które marzy o tym, żeby je tresować. To pojawia się kolejna przeszkoda, jakby no, złe oblicze dyrektora z tej władzy. Że tym klaunom, czyli nam wszystkim szarym ludziom, po prostu ktoś te marzenie odbiera. August, czego będziesz? Lulu, bo ja nigdy nie będę frezować 8 białych lumpicanów, a ty nigdy nie będziesz siedzieć w obroży. August! Masz problemy? Nie. Ludzie rzeczywiście będą się bawić przy tym, to daje 150% gwarancję. Będą powracać do takich pięknych wspomnień na pewno.
Natomiast no, sztuka Ci Kochołd przygotowała dla nas trochę tej refleksji, gorzkiej refleksji. Przypomina nas rzeczywiście, że ten świat nie jest idealny, nie? I rzeczywiście, jeśli chcemy walczyć o swoje marzenie, nie wystarczy dać w siebie wszystko. Nic? Nic. Trzeba zobaczyć właśnie, jak Kochołd tak naprawdę widział ten świat, jak sztuka polityczna dziś może wyglądać tak naprawdę. Jak pięknie można pisać o polityce, nie patując nią. Więc taki jest klaun. Panie dyrektor! Panie dyrektor! O co chodzi, August? Panie dyrektor, ja natychmiast potrzebuję coś zatłuc. Ty wiesz, że przez przypadek mam tu tłuczek? Mogę ci go pożyczyć. To super! Dziękuję panu, panie dyrektor! Mówimy, że coś jest mrożka rzeczywiście, nie? Te wymaganie, o które wstawiają nam biurokratyczne nieraz w życiu realnym, są absurdalne. Są kompletnie takie ewidentnie utrudniające życie zwykłym obywatelom. I Kochołd jakby pięknie tutaj tymi wymaganiami, tymi elementami operuje. Okazuje się, że trafi na bardzo upartego, właśnie marzącego, pełny fantazją jednostkę czy człowieka. I dlatego zaczynają się schody. Kiedy rezygnujemy, wtedy władze ma dobrze, ma spokój. Nie? Ale kiedy ta społeczeństwo, czy te jednostki społeczne zaczynają rzeczywiście to marzenie i to pragnienie staje się coraz większe, wow, no to są problemy. Proszę, młotek. August, pospiesz się, zaraz będzie gwóźdź programu. Na to jesteś słabowity! Zawołaj go wreszcie! Postanowiliśmy rzeczywiście przygotować się sumiennie do tego. Nie udawać, że coś umiemy. Nie grać, że coś umiemy. Staraliśmy się naprawdę całym sercem, całym ciałem. Tym bardziej respektu, który to wymagało. Gdybyśmy nie mieli takiego przygotowania fizycznego, to byśmy po trzech zdaniach byśmy padli. Bo tak wyglądały pierwsze próby takie sceniczne. Co to jest? August, Augustowi! Klauni! To nonsens! Sukces polega na tym, żeby chyba połączyć i pracę i frajdę. No myślę, że nam się to udało, jeszcze nie chcę zapeszać, bo to przed premierą jesteśmy, ale coraz bardziej z każdym przebiegiem jest coraz więcej luzu w tym wszystkim, zabawy i myślę, że to o to chodzi. Ja już dziękuję, panie dyrektor! Do kin wchodzi nominowana do Oscara komedia kryminalna American Hustle. This is Agent DeMasso placing $75,000 in this briefcase for Mayor Carmine Polito. American Hustle to jeden z ważniejszych kandydatów w walce o tegoroczne Oscary. Film opowiada o marzeniach, przekrętach i opartych na faktach operacjach FBI, które w latach 70. zdemaskowały korupcję amerykańskich kongresmenów. Dobre, rozrywkowe kino z doborową obsadą. W Polsce znany przede wszystkim z często wystawianych opowieści Lasku Wiedeńskiego. Odon von Horvath, austriacki pisarz i dramaturg, powraca na deski polskich teatrów. W Szczecinie wystawiono prapremierową sztukę Po sezonie, wyreżyserowaną przez Grażynę Kanie. Akcja sztuki rozgrywa się w maleńkim miasteczku, gdzie w podupadającym hotelu osiadło kilku nieudaczników o podejrzanej przeszłości. A kto teraz mieszka w pokoju numer 11? Stara kobieta. Naprawdę? Tak. Jako, że jest to pensjonat upadający na skraju bankructwa, między innymi dlatego, że sezon ciągle nie sprzyja. Nawet jest tam, jeden z aktorów ma taką kwestię, że w Wielkanoc spadł śnieg, w wakacje padał deszcz i generalnie co święta, gdzie jest możliwość, aby goście przyjechali do tego hotelu, do tego pensjonatu, to pogoda psuje im wszystko. Gości nie ma. Jest jeden gość.
chcę opowiedzieć o takiej właśnie grupie ludzi, która żyje marzeniami, którymi się karmiła, no a teraz w zderzeniu z rzeczywistością tak naprawdę kompletnie sobie nie dają rady i tu jest człowiek człowiekowi wilkiem w sposób bardzo brutalny. Ktoś tu się robi plany! Dla mnie to jest tak naprawdę bardzo tragiczna i bardzo bolesna sztuka. Oczywiście te postaci są tak bardzo ostro narysowane, dialogi są na rytmy, na pach i tak dalej. Ale to nie jest dla mnie sztuka, przy której można się śmiać i klepać się po udach. Mnie bardzo często grzęźnie ten śmiech w gardle i bardzo szybko jak gdyby jako ten mój śmiech zostaje ukarany tym, że za chwilę zdarza się coś bardzo brutalnego. Jest takie słynne powiedzenie Woody'ego Allena, że komedia to jest tragedia, która zdarzyła się komuś innemu. I w gruncie rzeczy oglądamy tutaj tragiczne postaci, które w swoim tragizmie autentycznym są dla nas po prostu śmieszne z zewnątrz. Przynajmniej taki efekt chcemy osiągnąć. To nie było ja! Właściwie to jestem zupełnie inna. Tak naprawdę jestem zupełnie inna, ale tak rzadko mam do tego okazję. To zdanie mogłoby być takim zdaniem przewodnim, leitmotivem każdej z tych postaci. To mi się wydaje, że jest to nam bardzo bliskie, że często coś udajemy przed samym sobą i tak naprawdę ten świat dookoła, te mechanizmy, w jakich jesteśmy wpakowani, praca, rodzina, zarabianie pieniędzy, wydawanie pieniędzy, że to wszystko powoduje, że zapominamy o sobie, że i tak naprawdę mało mamy okazji do tego, żeby być takimi, jakimi o sobie myślimy, że jesteśmy. Chcesz, żeby cię utrzymywać? Utrzymywać! Byle nie pracować, co? Ta sztuka jest w Niemczech, Austrii, w Szwajcarii bardzo często grana i znana. Dla mnie ta sztuka jest bardzo ponadczasowa, ale również mieści w sobie takiego właśnie też polskiego nieudacznika, takiego człowieka generalnie, który nie potrafi sobie kompletnie dać rady z nową rzeczywistością, którą został po prostu w sposób bardzo brutalny wciągnięty przez jakieś zawiłości historyczne. Tym tematem żegnamy się dziś z Państwem. Mam nadzieję jednak na kolejne spotkanie w programie Wstęp Wolny z Kulturą. Już za tydzień o tej samej porze czekamy na Państwa. Do widzenia.